Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kilka pytań do dzisiaj. Gościem jest Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Marsz dla życia i rodziny. Panie prezesie, to istotna sprawa i istotne wydarzenie dla diecezji, dla Płocka i dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Ten marsz pójdzie jaką trasą i kogo zapraszamy? Rzeczywiście po raz ósmy organizujemy Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku. Komitet organizacyjny składa się z wielu organizacji katolickich, wyznaniowych. Możemy przy okazji powiedzieć, kto to organizuje, bo to jest na czele tego komitetu stoi rzeczywiście stowarzyszenie od początku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, ale w skład tego komitetu wchodzą chociażby takie stowarzyszenia jak, czy ruchy jak Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Civitas Christiana, oddział w Płocku i wiele, wiele innych, prawda, które uczestniczą w tym, żeby to wydarzenie jak najlepiej przygotować. My w komitecie organizacyjnym mamy podczas tych spotkań około 30 osób. To jest duża grupa ludzi, no tak, która po prostu to wydarzenie, jedno z dwóch, orszak, to jest jedno z wydarzeń, drugie, Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku po raz ósmy. Zapraszamy którego i o której godzinie? Zapraszamy 9 czerwca o godzinie 11:30. Rozpoczniemy nasze świętowanie wspólną Eucharystią. Jest niedziela, więc zapraszamy na mszę świętą. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. I po mszy świętej wyruszymy marsz, więc wędrówkę na ulicę naszego miasta. I w tym roku chcemy przypomnieć o takim wydarzeniu sprzed 40 laty w Polsce. Ojciec Święty Jan Paweł II po wyborze na stolicę Piotrową przyjechał do Polski w czerwcu 79 roku. Mija 40 lat. I my w tym roku chcemy przypomnieć o naszym spotkaniu z Ojcem Świętym w 1991 roku. I dlatego nasz marsz w tym roku pójdzie śladami niejako Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku. Zaczynamy od katedry. Tutaj Ojciec Święty odprawił, czy uczestniczył w nabożeństwie czerwcowym. I przy katedrze mamy pomnik upamiętniający wizytę Ojca Świętego w Płocku z napisem "Pozdrawiam całe Mazowsze". Wtedy takie słowa Ojcu Świętemu się jakby wyrwały z serca. Często go płoczanie odwiedzają i z Mazowsza pielgrzymi, zostawiając tam do dzisiaj świeże kwiatki. Takie tam zawsze. Widzę, fantastycznie to upamiętniają. Pamiętają ten czas jeszcze, wielu pamięta. Wielu pamięta. I od tego momentu zaczynamy, idziemy gdzie? Idziemy obok, zaraz mamy dom biskupów płockich. Ojciec Święty spędził tam jedną noc. I tam z okna też pozdrawiam. Też może nie pamiętasz tego? Nie, ja nie pamiętam. Ja pamiętam. Z okna mamy też okno płockie, mamy krakowskie, mamy watykańskie. Dokładnie. Ale mamy też okno płockie. Dokładnie. I tutaj Ojciec Święty też prowadził ten przecudny dialog z młodzieżą, czy z osobami, które tam były pod tym oknem. Następnie udamy się pod zakład karny. Tam Ojciec Święty spotkał się z osadzonymi. Następnie przejdziemy ulicą Sienkiewicza w stronę ulicy Nowowiejskiego, gdzie papież modlił się krótko przy pomniku dzisiaj błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego przy szkołach katolickich, przy seminarium duchownym przy Świętym Janie, tutaj na tym takim placu przed Kościołem Świętojańskim. I udamy się do ostatniego miejsca naszej wędrówki, czyli Plac Celebry. To główne miejsce, gdzie Ojciec Święty spędził najwięcej czasu i gdzie Ojciec Święty spotkał się z największą liczbą, z rzeszami osób, które tam wtedy na niego czekały, w tych strugach deszczu, jak opowiadają ci, którzy uczestniczyli w tym rzeczywiście wyjątkowym spotkaniu. I tam będziemy mieli możliwość
też usłyszeć i zobaczyć Ojca Świętego na rozstawionym telebimie. Tam zakończymy nasze, prawda, wędrowanie, ale nie do końca, bo już za chwilę po zakończeniu zapraszamy wszystkich na tereny zielone przy Politechnice. Tam będzie piknik rodzinny i tam będzie dalszy jakby możliwość dalszego świętowania przez rodziny, które będą uczestniczyć. No ale ta możliwość, bo to będą wydarzenia tam towarzyszące. Konkursy tam się odbędą właśnie. Znaczy nie, jeśli chodzi o konkursy, o wydarzenia towarzyszące, to mamy kilka wydarzeń. No zacznijmy od katedry, bo tam będzie ważne. Msza, ale przed mszą przychodzimy godzinę wcześniej w celu. Przychodzimy wcześniej, żeby, prawda, chcemy w tym roku, jakby głosimy te wartości życia, rodziny i nie chcemy tylko głosić, chcemy również jak gdyby czynem zaświadczyć o tym, o czym głosimy, prawda? Bo dzisiaj świadkowie mają większe przebicie niż ci, którzy głoszą, prawda? Głosiciele. Więc chcemy dzisiaj zaprosić Płotczan i wszystkich ludzi dobrej woli do tego, żeby wsparli hospicjum płockie. Hospicjum to na ulicy Granicznej, prowadzone przez Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne, ponieważ to hospicjum utrzymuje się również ze zbiórek, potrzebuje naszego wsparcia i w tym roku nie chcemy zbierać pieniędzy, chcemy zbierać rzeczy, to znaczy środki pielęgnacyjne. Oczywiście jak rozmawiałem z prezesem, panem Tomaszem Korgą, to pierwsze co wypłynęło, pampersy. Tak, zachęcamy do tego, żeby przynosić pampersy, ale ja od razu mówię, paczka pampersów dla dorosłych nie jest taka tania, więc, ale możemy nie tylko pampersy, możemy kupić butelkę mydła w płynie. To jest 5 zł, tak? Możemy przynieść chusteczki nawilżające, nawilżone. To też jest kilka złotych. Czyli potrzeby złotych, są duże. Tak jest, ręczniki papierowe, tak? Takie, które będzie można wykorzystać w tym hospicjum. Także nasza prośba jest taka, żeby rzeczywiście przynieść cokolwiek. Małą, drobną rzecz albo większą, w zależności od moich zasobów, żeby wesprzeć tych chorych, którzy i są już na jak gdyby ostatnim etapie swojego życia. To hospicjum jest miejscem przechodzenia na drugą stronę. Chcemy wesprzeć, bo dla nas życie ma wartość od poczęcia do naturalnej śmierci. Ta naturalna śmierć właśnie wyrazem tej naturalnej śmierci, tego, że my taką wartość popieramy, jest właśnie organizowanie hospicjów, miejsc wsparcia dla chorych i dla ich rodzin. Ale temat hospicjum myślę, że na Granicznej pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej. Tak jest. No ale dobrze, to jest moment bardzo istotny. Dokładamy tą cegiełkę. Bez względu, czy przynosimy jedną paczuszkę, tak jest, czy przynosimy więcej. To już nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy ten gest tego wsparcia i myślimy, że dajemy kawałek cząstki swojej dla tematu życia i rodziny. To jest bardzo istotne. Niemniej jednak to będzie trasa kilka kilometrów, ale co chwilę będzie można odsapnąć, złapać oddech. Zapraszamy wszystkich na ten marsz. Wszystkich, bez wyjątku, ktokolwiek chciałby. Absolutnie tak. Przerwę panu. Tak. Absolutnie tak. Zapraszamy wszystkich. Każdy znajdzie tam dla siebie miejsce. Ojciec Święty w Płocku mówił o tym, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy nie odrzucimy Bożych przykazań. To jakby jedna strona. Druga, wartość życia i rodziny to nie tylko Boże przykazania, bo można sięgnąć jeszcze trochę krok do tyłu. To jest prawo naturalne. Można być osobą niewierzącą, a dla niego wartość życia i rodziny nadal będzie wartością. Zapraszamy wszystkich, również osoby niewierzące. Zapraszamy rodziny z dziećmi. Będą właśnie różne atrakcje podczas tego marszu. Będą wspólne śpiewy. Będzie kolorowo, wesoło, pozytywnie. Chciałbym już pokazać, sam ten pozytywnie. Marsz i trasa, to zapraszamy tych, którzy byli razem z Janem Pawłem II i uczestniczyli jego trasie po
po płocku. Można przeżyć to po prostu jeszcze raz z takim, taką wartością dodatnią życia dla rodziny i ten marsz. Bardzo serdecznie Państwa do tego mocno zapraszam. Przypomnijmy tylko ten moment zborny. Początek. Tak jest. Msza Święta i dzień. Msza Święta o godzinie 11:30 w katedrze. Spotykamy się wcześniej, bo tam przynosimy, na kogo nas stać. Tak, tam będzie stał samochód hospicjum. Dokładnie. Oznakowany, gdzie będzie można te rzeczy złożyć. I następnie no już będziemy uczestniczyć w tym, co będą nas prowadzić organizatorzy, prawda? 9 czerwca. Prezesie, dziękuję za przybycie do studia. Zapraszam na kolejnego gościa, prezes Witold Wybult, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia na marszu, na 8 marszu dla życia i rodziny w Płocku. Ja będę się cieszył, jeśli z Państwem się będę mógł spotkać. Dziękuję bardzo.